Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w Dziach Ludzkości. Nazywam się ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 163. odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początku naszego spotkania pomódmy się słowami psalmu 105, wersety od 1 do 15. Sławcie Pana, wzywajcie Jego imienia, głoście dzieła Jego wśród narodów. Śpiewajcie mu i grajcie mu. Rozpowiadajcie wszystkie jego cuda. Szczyćcie się jego świętym imieniem. Niech się weseli serce szukających Pana. Rozmyślajcie o Panu i jego potędze. Szukajcie zawsze jego oblicza. Pamiętajcie o cudach, które on zdziałał, o jego znakach i sądach z ust jego. Potomstwo Abrahama, jego słudzy, synowie Jakuba, jego wybrańcy. On Jahwe, jest naszym Bogiem. Jego wyroki obejmują świat cały. Na wieki pamięta o swoim przymierzu. Obietnicę dał dla tysiąca pokoleń. Zawarł je z Abrahamem i przysięgę dał Izaakowi. Ustanowił dla Jakuba jako prawo, dla Izraela jako wieczne przymierze, mówiąc: Dam Tobie ziemię Kanaan na waszą własność dziedziczną kiedy ich było niewielu nieliczni i obcy w niej i wędrowali od szczepu do szczepu z jednego królestwa do drugiego ludu nikomu nie pozwolił ich uciskać i z ich powodu karał królów nie dotykajcie moich pomazańców i prorokom moim nie czyńcie krzywdy Druga księga kronik w rozdziałach od 16 do 18 Przedstawia dalsze dzieje królów Judy, Asy oraz Jehoszafata. W 36 roku panowania Asy powstał przeciw Judzie Basza, król Izraela. Zaczął umacniać on Rama, aby zamknąć królowi judzkiemu Asie drogę wyjścia i wejścia. Wobec tego Asa wziął srebro i złoto ze skarbców świątyni Pańskiej i Pałacu Królewskiego. I posłał je przebywającemu w Damaszku królowi Aramu ben z tymi słowami: Trwa przymierze między mną a tobą, jak było między moim ojcem a twoim. Oto posyłam ci srebro i złoto. Wyrusz i zerwij swoje przymierze z Baszą, królem Izraela, a wtedy odstąpi ode mnie. Ben posłuchał króla Asy i posłał dowódców swego wojska na miasta izraelskie. Napadli oni na Ijon, Dan i Abelmaim oraz na wszystkie miasta spichlerzy Neftalego. Gdy tylko Basza dowiedział się o tym, zaniechał umacniania Rama i wstrzymał swoje prace. Wtedy król Asa zgromadził całego Judę, aby zabrali z Rama kamienie i drewno, z którego poprzednio budował Basza, i użył je do umocnienia nimi Geba i Mispa. W tym to czasie przyszedł do Asy króla Judy widzący Hanani i rzekł do niego, ponieważ oparłeś się na królu Aramu, a nie na Panu, Bogu Twoim, dlatego wymknie się z Twojej ręki wojsko króla aramejskiego. Czyż kuszyci i Libijczycy nie byli wielką potęgą dzięki rydwanom i bardzo licznym jeźdźcom? A jednak gdy się oparłeś na Panu, oddał ich w Twoje ręce. Albowiem oczy pana obiegają całą ziemię, by wspierać tych, którzy mają wobec niego serce szczere. Postąpiłeś nierozsądnie tym razem, dlatego odtąd będziesz miał walki. Rozgniewał się wtedy Asa na widzącego i wtrącił go do więzienia, ponieważ jego słowa doprowadziły go do gniewu. Uciskał też Asa w tym czasie niektórych z ludu. Początkowe zaś i późniejsze dzieje Asy zapisane są wszystkie w księdze królów Judy i Izraela. W trzydziestym dziewiątym roku swego panowania rozchorował się Asa na nogi i cierpiał bardzo. Jednakże nawet w swej chorobie szukał nie pana, lecz lekarzy. Spoczął następnie Asa ze swymi przodkami, a zmarł w czterdziestym pierwszym roku swego panowania. Pochowano go potem w grobie, który wykuł sobie w mieście Dawidowym złożono go na łożu wypełnionym pachnidłami i maściami przygotowanymi według sztuki aptekarskiej i spalono mu bardzo wiele kadzidła Jego syn Jozafat został w jego miejsce królem i umocnił się przeciwko Izraelowi umieścił wojsko we wszystkich warownych miastach Judy i wyznaczył zarządców w ziemi judzkiej oraz w miastach Efraima które zdobył jego ojciec Asa Pan zaś był z Jozafatem, ponieważ postępował on takimi drogami jak na początku jego ojciec i Baalów nie szukał, lecz szukał Boga swoich ojców i postępował zgodnie z Jego przykazaniami. Występków Izraela nie naśladował. Umocnił więc Pan władzę królewską w jego ręku. Wszyscy z Judy oddawali Jozafatowi Daninę, także posiadał obfitość bogactwa i wielką sławę. Serce jego umocniło się na drogach pańskich nadal więc usuwał wyżyny i aszery z Judy W trzecim roku swego panowania posłał swoich doradców Benchaila i Obadjasza Zachariasza Netaneela i Mikajasza aby pouczali miasta judzkie z nimi zaś Lewitów Szemajasza i Netaniasza Zebadjasza i Asachela Szemiramota i Jonatana Adoniasza Tobiasza i Tob Adoniasza a z nimi kapłanów Eliszame i Jorama. Nauczali oni w Judzie, a mieli ze sobą księgę prawa pańskiego i obchodzili wszystkie miasta Judy, pouczając lud. A bojaźń pańska ogarnęła wszystkie królestwa graniczące z Judą, wskutek czego nie odważyły się walczyć z Jozafatem. Nawet od Filistynów przynoszono Jozafatowi dary i daniny w srebrze, a Arabowie przyprowadzali mu drobne bydło siedem tysięcy siedemset baranów i siedem tysięcy siedemset kozłów. I tak doszedł Jozafat do szczytu swej wielkości. Zbudował on w ziemi Judy zamki warowne i miasta spichlerzy. Miał on wiele sił roboczych w miastach judzkich i załogę dzielnych wojowników w Jerozolimie. A oto ich spis według ich szczepów. W Judzie tysiącznikami byli. Dowódca Adna, a z nim trzysta tysięcy dzielnych wojowników. Przy jego zaś boku dowódca Johanan, a z nim 280 tysięcy ludzi. A przy jego boku Amazjasz, syn Zikriego, ochotnik w służbie pańskiej, a z nim 200 tysięcy dzielnych wojowników. Z Beniamina zaś dzielny wojownik Eliada, a z nim 200 tysięcy łuczników i tarczowników. Jego przybocznym był Jozabat, a z nim 180 tysięcy uzbrojonych ludzi. Ci wszyscy służyli królowi, z wyjątkiem tych, których król rozmieścił w warownych miastach po całej ziemi Judy. Jozafat stał się bardzo bogaty i sławny, a spowinowacił się z Achabem. Po kilku latach udał się do Achaba do Samarii. Achab zabił wtedy dla niego i dla ludzi, którzy z nim byli, dużo drobnego i większego bydła i tak skłonił go, aby poszedł z nim przeciw Ramot w Gileadzie. Wówczas zwrócił się Achab, król izraelski, do króla judzkiego Jozafata: Czy pójdziesz ze mną przeciw Ramot w Gileadzie? On odpowiedział mu: Ja tak jak i ty, lud mój jak i twój lud, będziemy z tobą na wojnie. Ponadto Jozafat rzekł królowi izraelskiemu Najpierw zapytaj proszę o słowo Pana. Król Izraelski zgromadził więc 400 proroków i rzekł do nich Czy powinienem wyruszyć na wojnę o Ramot w Gileadzie, czy też powinienem tego zaniechać? A oni odpowiedzieli Wyruszaj, a Bóg je odda w ręce króla. Jednak Jozafat rzekł czy nie ma tu jeszcze jakiegoś proroka pańskiego, abyśmy przez Niego mogli zapytać? Na to król Izraelski odrzekł Jozafatowi. Jest jeszcze jeden mąż, przez którego można zapytać Pana, ale ja go nienawidzę, bo mi nie prorokuje dobrze, tylko zawsze źle. Jest to Micheasz, syn Jimli. Wtedy Jozafat powiedział: Nie mów tak królu. Zawołał więc król Izraelski któregoś dworzanina i rzekł: Pośpiesz się po Michaasza, syna Imli. Król Izraelski i Jozafat, król judzki, ubrani w okazałe szaty, siedzieli na swoich tronach. Siedzieli na placu u wejścia do bramy Samarii, a przed nimi prorokowali wszyscy prorocy. Sedecjarz, syn Kenaany, sporządził sobie rogi żelazne i powiedział: Tak, mówi Pan, nimi będziesz budł Aram aż do ich wytępienia i wszyscy prorocy podobnie prorokowali mówiąc idź do Ramot w Gileadzie i zwyciężaj pan je odda w ręce króla ten zaś posłaniec który poszedł zawołać Michaasa powiedział mu tak oto przepowiednie proroków są jednakowo pomyślne dla króla niechże więc twoja przepowiednia będzie taka jak każdego z nich żebyś zapowiedział powodzenie wówczas Michaasz odrzekł na życie pana na pewno będę mówił to, co powie mój Bóg. Potem przyszedł przed króla. Wtedy król się odezwał do niego. Micheaszu, czy powinniśmy wyruszyć na wojnę przeciw Ramot w Gileadzie, czy też powinniśmy tego zaniechać? Wtedy do niego przemówił. Wyruszcie, a zwyciężycie. Będą oni oddani w wasze ręce. Król zaś mu powiedział... Ile razy mam cię zaklinać, żebyś mi mówił tylko prawdę w imię Pana? Wówczas on rzekł: Ujrzałem całego Izraela rozproszonego po górach, jak owce bez pasterza. Pan rzekł, nie mają swego Pana. Niech wróci każdy w pokoju do swego domu. Wtedy król Izraelski zwrócił się do Jozafata. Czyż ci nie powiedziałem, nie prorokuje mi pomyślności, tylko nieszczęścia. Tamten zaś mówił dalej. Dlatego słuchajcie wyroku pańskiego. Ujrzałem pana siedzącego na swym tronie, a po jego prawej i lewej stronie stały przy nim wszystkie zastępy niebieskie. Wówczas pan rzekł: Kto zwiedzie Achaba, króla Izraelskiego, aby poszedł i poległ w Ramot w Gileadzie? Gdy zaś jeden mówił tak, a drugi mówił inaczej, wystąpił pewien duch i stanąwszy przed panem, powiedział: Ja go zwiodę. Wtedy pan rzekł do niego: Jak? On zaś odrzekł: Wyjdę i stanę się duchem kłamstwa w ustach wszystkich jego proroków. Wówczas pan rzekł: Możesz zwieść i to ci się uda. Idź i uczyń tak. Oto dlatego teraz pan włożył ducha kłamstwa w usta tych twoich proroków, pan bowiem zawyrokował twoją zgubę. Wtedy sedecjarz, syn Kanaany, podszedł i uderzył Michaza w policzek, mówiąc: Którędy to duch Pański przeszedł ode mnie, aby mówić z Tobą? A Michałaś odrzekł: Oto Ty sam to zobaczysz tego dnia, kiedy będziesz przechodził z kryjówki do kryjówki, aby się schować. Król Izraelski zaś rozkazał: Weźcie Michała i zaprowadźcie go z powrotem do Amona, dowódcy miasta, i do syna królewskiego Joasza i powiedzcie tak rzekł król wtrąćcie go do więzienia i żywcie chlebem i wodą jak najskąpiej aż do mego powrotu w pokoju na to michaasz powiedział gdybyś miał powrócić w pokoju znaczyłoby to że pan nie mówił przeze mnie i dodał słuchajcie wszystkie narody jednak król izraelski i jozafat król judzki wyruszyli na ramot w gileadzie tam król izraelski powiedział Jozafatowi: "Zanim pójdę w bój, przebiorę się. Ty zaś wdziej swoje szaty." Następnie król izraelski przebrał się i dopiero wtedy przystąpili do walki. A król Aramu wydał taki rozkaz dowódcom swoich rydwanów: "Nie walczcie ani z małym, ani z wielkim, lecz tylko z samym królem izraelskim." To też kiedy dowódcy rydwanów zobaczyli Jozafata, powiedzieli: ten jest królem izraelskim. Wtedy otoczyli go, aby z Nim walczyć. Wówczas Jozafat wydał okrzyk bojowy, Pomógł mu Pan, odciągając ich od niego. Kiedy dowódcy Rydwanów spostrzegli, że nie On jest królem izraelskim, zawrócili od niego. A pewien człowiek naciągnął łuk i przypadkiem ugodził króla izraelskiego między pas a pancerz. Powiedział więc król Woźnicy. Zawróć i wywieź mnie z pola walki, bo zostałem zraniony. Tego dnia rozgorzała walka, a król izraelski trzymał się, stojąc na rydwanie, naprzeciw Aramejczyków, aż do wieczora, a zmarł o zachodzie słońca. W pierwszym liście do Koryntian, czternasty, rozdział wersetu 20 do czterdziestego święty Paweł nawołuje do dojrzałości duchowej. I porządku w zgromadzeniach, wskazując, że prorokowanie i dar języków powinny być używane w sposób zrozumiały i budujący dla wszystkich wierzących. Apostoł kładzie nacisk na to, by wszystko odbywało się godnie i według ustalonego porządku, aby każdy mógł się uczyć i być zachęcony do wzrostu wierze. Cóż przeto pozostaje? Będę się modlił duchem, ale będę się też modlił i umysłem. Będę śpiewał duchem, będę też śpiewał i umysłem. Bo jeśli będziesz błogosławił w duchu, jakże na Twoje błogosławienie odpowie Amen ktoś niewtajemniczony, skoro nie rozumie tego, co ty mówisz? Zapewne piękne jest Twoje dziękczynienie, lecz drugi tym się nie zbuduje. Dziękuję Bogu, że mówię językami lepiej od Was wszystkich. Lecz w Kościele wolę powiedzieć pięć słów według mego rozeznania, by pouczyć innych, zamiast dziesięć tysięcy wyrazów według daru języków. Bracia, nie bądźcie dziećmi w sposobie Waszego myślenia, lecz bądźcie jak niemowlęta, gdy chodzi o rzeczy złe. W myśleniu zaś Waszym bądźcie dojrzali. Napisane jest bowiem w prawie. Przez ludzi obcych języków i ust obcych będę przemawiał do tego ludu, ale i tak mnie nie usłuchają, mówi Pan. Tak więc dar języków jest znakiem nie dla wierzących, lecz dla pogan. Proroctwo zaś nie dla pogan, lecz dla wierzących. Kiedy się przeto zgromadzi cały Kościół i wszyscy poczną korzystać z daru języków, a wejdą na to ludzie prości oraz poganie, Czyż nie powiedzą, że szalejecie? Gdy zaś wszyscy prorokują, a wejdzie na to jakiś poganin lub człowiek prosty, będzie pouczony przez wszystkich, osądzony i jawne staną się tajniki jego serca. A tak, upadłszy na twarz, pokłoni się Bogu, oznajmiając, że prawdziwie Bóg jest między wami. Cóż więc pozostaje, bracia? Kiedy się razem zbieracie, ma każdy z Was już to dar śpiewania hymnów, już to łaskę nauczania albo objawiania rzeczy skrytych, lub dar języków, albo wyjaśniania. Wszystko niech służy zbudowaniu. Jeżeli korzysta ktoś z daru języków, to niech mówią kolejno dwaj, najwyżej trzej, a jeden niech tłumaczy. Gdyby nie było tłumacza, powinien zamilknąć na zgromadzeniu niech zaś mówi sobie samemu i Bogu. Prorocy niech przemawiają po dwóch albo po trzech, a inni niech to roztrząsają. Gdy zaś komuś innemu z siedzących dane będzie objawienie, pierwszy niech zamilknie. Możecie bowiem w ten sposób prorokować wszyscy, jeden po drugim, aby wszyscy byli pouczeni i podniesieni na duchu. A dary duchowe proroków niechaj zależą od proroków. Bóg bowiem nie jest Bogiem nieładu, lecz pokoju. Tak jak to jest we wszystkich zgromadzeniach świętych, kobiety mają na tych zgromadzeniach milczeć. Nie dozwala się im bowiem mówić, lecz mają być poddane, jak to prawo nakazuje. A jeśli pragną się czegoś nauczyć, niech zapytają w domu swoich mężów. Nie wypada bowiem kobiecie przemawiać na zgromadzeniu. Czyż od Was wyszło Słowo Boże? Albo czy tylko do Was, mężczyzn, przyszło? Jeżeli komuś wydaje się, że jest prorokiem, albo że posiada duchowe dary, niech zrozumie, że to, co Wam pisze, jest nakazem Pańskim. A gdyby ktoś tego nie uznał, sam nie będzie uznany przez Boga. Tak więc, bracia moi, Troszczcie się o łaskę prorokowania i nie przeszkadzajcie w korzystaniu z daru języków. Lecz wszystko niech się odbywa godnie i w należytym porządku. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia Wrok. Do usłyszenia!